Nie bój się wziąć swojego Stwórcę na ręce dzisiaj. Dopóki Jezus nie przyszedł na ziemię, panowała ciemność duchowa i poznawcza. Ludzie po ciemku starali się, w cudzysłowie, zobaczyć, kim są sami dla siebie, kim jest inny człowiek, po co w ogóle jest człowiek, po co jest świat i jaki jest sens życia. Tylko Żydzi byli na uprzywilejowanej pozycji, ponieważ objawianie się Bóg rozpoczął właśnie w związku z tym narodem. Dzięki temu doświadczeniu mogli oni po części zrozumieć, kim są, kim jest świat, kim jest Stwórca. U pogan natomiast było to utrudnione, ponieważ mieli do dyspozycji tylko dzieło stworzenia. Jak wiadomo, niejednokrotnie błądzili, czcząc na przykład różnego rodzaju bożki. W pierwszej lekcji pasterki czytamy, że naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Nie musimy sobie jakoś specjalnie się wysilać i żeby sobie wyobrazić, jak to jest poruszać się w ciemności i próbować coś zrobić, coś poznać. Wystarczyło, że w mieście czy na wiosce, w których żyliśmy, doszło do awarii prądu. I tak właśnie Słowo Boże przedstawia nam stan ludzkości przed przyjściem Chrystusa. Jako ciemność, jako powszechne niezrozumienie, ogromną trudność w prawidłowym poznaniu świata. Dopiero wtedy, kiedy przyszedł On, Jezus, ludzkość dostała szansę na zrozumienie rzeczywistości, a szczególnie samego Boga. A jaki jest ten Bóg, którego poznajemy i który daje się nam poznać? A żeby odpowiedzieć na to pytanie, skupmy się na uroczystości, którą właśnie przeżywamy. Jesteśmy przyzwyczajeni do Bożego Narodzenia, bo świętujemy je co roku. Jesteśmy zaabsorbowani zakupami, sprzątaniem, gotowaniem, przygotowaniem prezentów, ubieraniem choinki. I możemy sobie nie dać czasu w ogóle na to, ażeby wejść w ducha modlitwy, który pozwoli nam poznać, co my tak naprawdę świętujemy i też dobrze przeżyć to wydarzenie. A co świętujemy? No, ktoś mógłby powiedzieć, co to jest za pytanie w ogóle, przecież wszyscy wiemy, że chodzi o Boże Narodzenie. Ale co to znaczy to Boże Narodzenie? Otóż Bóg zstąpił z nieba, wszedł w czas i przestrzeń i przyjął ludzkie ciało z ludzkiej matki. Jako Stwórca Wszechświata, galaktyk, gwiazd, naszego Układu Słonecznego, Ziemi, po narodzeniu był brany na ręce, tulony przez swoją matkę, owijany w pieluszki, nawet karmiła go swoją piersią. Odczuwał chłód i zimno, ciepło i gorąc. Później, jak każde inne dziecko, dorastał, bawił się, pomagał przy obowiązkach. On uniżył się i przybrał ludzkie ciało wraz z jego wymaganiami. Podjął się misji zbawczej, zakończonej śmiercią i zmartwychwstaniem, która miała charakter również życia ludzkiego, życia, które jest nam dobrze znane. Warto sobie uświadomić w tę wielką uroczystość, że nie przeżywamy jakiegoś tam święta, które ma nas i nasze rodziny zgromadzić tylko przy stole, przy lepszym jedzeniu niż zwykle, przy jakichś wspaniałych prezentach. Boże Narodzenie ma zebrać nas razem przy Jezusie Chrystusie i pozwolić nam choć trochę poznać, co my tak naprawdę świętujemy, i dać nam okazję na to, żeby właśnie to uczcić. Jezus Chrystus w ten wyjątkowy dzień chce nas obdarzyć ogromem swojej łaski i pokoju, miłości i światłem na całe nasze życie. Do nas należy tylko wyciągnąć ręce i przyjąć te dary od Niego.